Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać. Pierwsze nasze spotkanie to o programie wychowawczym Szkoły dla Chłopców. Wstępem troszeczkę o samych chłopcach, o mężczyznach, o ich potrzebach, o etapach rozwoju. Tytuł Dzikie Serce pochodzi z lektury, która jest bardzo popularna w naszym świecie, w naszych wartości. I przyznam się, że sam czytałem ją trzykrotnie, za każdym razem jakby inną treść. Wynikało to z etapów życia, na których byłem. I polecam taką praktykę wszystkim tym, którzy to czytali kilkanaście lat temu. Naprawdę warto, bardzo bogaty obraz potrzeb mężczyzny i tego, jakimi jesteśmy, jakimi nas Pan Bóg stworzył. Pytanie jest, czy ten projekt Fregata pomaga w tym, aby osiągnąć te cele, które wymienia autor książki John Eldridge? Czy tu są warunki do rozwoju dla chłopców? Odpowiednie. Spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć i spróbujmy coś później przedstawić ten program, który miałby wyjść naprzeciw tym celom. Obrazem tej lektury jest film Braveheart. Również polecam, mimo że być może niektórzy z Was oglądali też kilkukrotnie, podejść do tego filmu nie jak do opowieści historycznej, ale opowieści o sercu mężczyzny. Główny bohater oczywiście to jest ten wzorzec, jego przemiana, później dalsze dzieje i losy, jego decyzje przede wszystkim i reakcje. Pokazują obraz jego serca. Tutaj konkretnie pytamy sami siebie, jakie warunki tworzymy, aby ten dziki mężczyzna, ten mały chłopiec, mógł rozwijać się nie tylko w szkolnych ławkach, ale też w tej przestrzeni naturalnej dla dzieci, dla chłopców. A więc pytanie o boiska, o kuchnię, o podwórko, przerwy na zewnątrz. To otoczenie, warsztat, sala techniki, to, co mogą robić na korytarzu szkolnym, to, co oferujemy w salach gimnastyki, psychomotoryki, laboratorium, to, czego mogą dotknąć, ile mogą dotknąć oraz to, jakie warunki są w salach lekcyjnych. Chłopcy nie chcą być grzeczni i to leży w ich naturze. Właściwie to się nigdy nie zmienia. I sadzanie ich w szkolnej ławce jest troszeczkę prowokacją do tego tematu. Więc naszym celem dorosłych jest znalezienie tylu form i tyle czasu, aby dać im możliwość bycia niebezpiecznym, dzikim i niegrzecznym. Oczywiście zachowując odpowiedzialność za ich zdrowie i życie. Odwrotnością obrazu prawdziwego serca mężczyzny jest opowieść, która została zobrazowana w filmie Podziemny Krąg. Ten film nie jest filmem rozrywkowym, jak został odebrany przez większość społeczeństwa, większość widzów na świecie. Ten film jest skutkiem dużej pracy socjologicznej wykonanej w Stanach Zjednoczonych w latach 90., która Amerykanie dużo wcześniej niż my dotarli do pewnych punktów. Wynikało to z rozwoju gospodarczego, dobrobytu. Wskutek tego dobrobytu w latach 90. było całe pokolenie mężczyzn niezdolnych do życia życiem mężczyzny, niezdolnych do założenia rodziny, do opiekowania się kimkolwiek. Główny bohater jest pracownikiem korporacji, który nie potrafi komukolwiek się sprzeciwić. Jego jedynym celem w życiu jest wymiana mebli. To są kadry z tego filmu. Chodzi po różnorakich terapiach, szukając pomocy. Jego stan jest fatalny, on już cierpi na bezsenność. Skąd się to wzięło? Wspominałem o dobrobycie, ale tam w tym filmie jest kluczowa scena rozmowy o ojcach.
o braku ojców w życiu tego bohatera i jego alter ego. Wydawałoby się, że opowieść, którą on opowiada w tym dialogu, nie jest taka wstrząsająca. Mój tata był w pracy, mój tata to taki, no, gdzieś ten tata był, tak? To nie był tata, który całkowicie opuścił dom. Natomiast faktycznie tego taty w domu nie było w życiu tego chłopca. To jest pokazana jedna z głównych przyczyn. Stąd we Fregacie tak mocno wygląda kalendarium związane z aktywnościami ojców. Bijemy się o to dosłownie, próbujemy promować i wyciągać ojców z kanap do aktywnego życia. To aktywne życie to nie znaczy koniecznie pójść na salę bokserską i trening boksu, tak? Albo robić bardzo dzikie rzeczy. To jest wspólna praca, wspólna pomoc w gospodarstwie domowym. Nasz świat się zmienił. Wasze zawody, panowie, są inne niż były kiedyś. Nie usiądziemy razem w traktorze, ale możemy usiąść razem do komputera, do Excela w pracy taty. Można oddać odpowiedzialność synowi i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy dalej. To jeszcze jeden obraz z filmu. Wspominałem o alter ego tego głównego bohatera, który no, jest w dramatycznej formie męskiej. Jego wyobraźnia tworzy postać, która jest nim wyidealizowanym, takim, o jakim on marzy. Gra tą rolę Brad Pitt i jest to odzwierciedlenie tak naprawdę tego, co tam gdzieś na dnie jego serca nadal się tli, bo to się będzie tliło zawsze. To, o czym mówi John Eldridge, czyli mężczyzna chce stoczyć bitwę. Musi w życiu uratować piękną i musi przeżyć przygodę. Jeżeli tego nie dozna na jakimkolwiek etapie swojego rozwoju, będzie czuł się niemęski. Więc już przy chłopcach rozpoczynamy ten temat, aby oni mogli stoczyć bitwy, aby mogli przeżywać przygody i aby też byli w stanie później uratować piękną. To chodzi o kobietę, ich życie, o walkę o tą kobietę, o to, co pewnie panowie i panie dobrze wiecie, jak to wygląda. Stąd dopuszczamy do różnorakich form w naszym projekcie i promujemy działania, które dosłownie czasem pokazują bitwę, różnego rodzaju bitwy. Czasami te bitwy przynoszą rany, przynoszą sytuację bólu. Nie jest to zamierzone, nie planujemy, są zasady. Natomiast no, bywa tak, że można się poślizgnąć, można się zranić, można trafić w kogoś tam, gdzie nie wolno trafiać, a to mocniej boli. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek bitwy, nigdy nie rzucamy w głowę. Taka jest zasada. W twarz, też w plecy, od tyłu. Ale bywa, zdarza się. Nie rezygnujemy z dobrych rzeczy, dlatego że może wydarzyć się raz na milion, czy raz na 10 tysięcy czynności coś, co zaboli. Kilka innych obrazów z bitwy. Nie hamujemy. Szukamy szans. To zdjęcie pochodzi z wycieczki rowerowej w bardzo przyjaznym terenie, lasy bejherowskie, obszerne, bardzo dobre drogi leśne. Chłopcy, to była siódma klasa wtedy, wyprzedzali mnie. Troszeczkę mnie to zaczynało frustrować, no, kwestia poczucia bezpieczeństwa. Natomiast widziałem, że oni jednak pilnują się tego, aby trzymać odpowiedni dystans, żeby nie uciec za daleko. Wykorzystali do tego takie ostre hamowanie. No, po pewnym czasie zaczęły się drifty. Tutaj zdjęcie w trakcie jednego z driftów, to trochę tak wyglądało jak w czwartki pod halą Oliwia. Spotkałem się ci samochodami, motocyklami. To naprawdę doznania tutaj były bardzo podobne. Czemu właśnie? Czemu ci młodzi ludzie, którzy tak denerwują nas w czwartek, to robią? No być może dlatego, że nie przeżyli tego etapu wcześniej. Być może dlatego, że im zabroniono
Zabroniono robić takie rzeczy na rowerach, zabroniono biegać po korytarzu w szkole i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest hamowanie wcześniej, jeżeli nie pozwolimy na przeskoczenie pewnych etapów, przejście tych etapów, co bywa niebezpieczne, co bywa dla nas irytujące, wzbudza w nas wiele emocji, to kończy się to w ten sposób, jak kończy się pod halą Oliwią w czwartek, lub tak jak na obrazie, który pokazuje film Podziemny Krąg. Mężczyźni pozostają chłopcami i próbują doznać tych emocji, bitwy, przygody. Natomiast często jest to nieadekwatne do ich wieku i do zadań, które im powierzono. Kilka jeszcze obrazów. Tak naprawdę tu nie było niebezpieczne, to tak spektakularnie tylko wygląda, ale dla chłopców ta spektakularność też była odczuwana wtedy. W tle jest takie torfowisko, to czarne, no to wiecie, do czego w następnym etapie doszło. Smarowania się tym torfem, mazania, no ale zwróćcie uwagę, że ilość bodźców też tych dotykowych, tych, których brakuje w dzisiejszym świecie, no jest ogromna w takich warunkach. To jest coś, co robimy regularnie w zimę. Mamy dwa tory. Jeden tu obok szkoły, używany przez wszystkich, też potrafi być bardzo szybki. Drugi przy tej wieży radiowo-telewizyjnej, około 200 metrów długości można pojechać na sankach czy jabłuszku. Gdyby to wyprofilować, to prędkości byłyby osiągalne około 30-40 km na godzinę. Wtedy obowiązują kaski. Dla tych starszych, którzy potrafią osiągnąć takie prędkości, po prostu obowiązuje kask, bezwzględna zasada. Czyli o czym teraz chciałem powiedzieć? O dostosowaniu metod i warunków i sprzętu. Nie zawsze musimy robić w głupi sposób i nieodpowiedzialny to, co powinniśmy robić. Może przejdźmy w tym momencie do programu wychowawczego, który mamy w szkole i konkretnie chciałbym przedstawić nasze plany i zamierzenia. Chwileczka przerwy technicznej. Wybaczcie Państwo, będzie to bez prezentacji, po prostu suchy dokument, który postaram się przedstawić. Pojawia się hasło profilaktyka, a nie leczenie chorób. No to jest to wszystko, o czym mówimy, to ma nas uchronić od długotrwałych skutków, w tym zachwiania zdrowia psychicznego. Jeżeli dopuścimy chłopców do takich warunków, to okazuje się, że na poziomie nastolatków unikamy wielu bardzo przykrych problemów, z którymi mierzy się nasze społeczeństwo. I nie mam na myśli tylko tych fizycznych, typu otyłość, nadwaga, ale też niestety te, które są, no, zbierają żniwo w ostatnim czasie, czyli depresja, stany przybliżonej depresji, no przepraszam, chciałbym tylko odróżnić od tego, że nastolatki generalnie mają momenty obniżonego nastroju, co jest normalne i u nas też występuje. Natomiast zupełnie czym innym jest, no, pogłębiony stan, notoryczny stan, a wręcz stan depresji. Mamy kilka roczników już absolwentów, mamy kolejne 7-8 klasy. Możemy śmiało powiedzieć, że ten cel ochrony dzieci i trzymania w formie zdrowia psychicznego na dobrym poziomie, na bardzo dobrym poziomie jest realizowany, podobnie jak i zresztą cel utrzymania w zdrowiu fizycznym odpowiednim. Jak wygląda nasza szkoła, jeżeli chodzi o fundamenty w programie wychowawczym? Składa się z różnych obszarów. I tak, szeroko rozumiana dyscyplina. Po co ona w ogóle jest? Chłopcy nie lubią zmian. Nie lubią chaosu.
Oni tworzą chaos, ale jeżeli mają się poruszać w warunkach chaotycznych, to widać to po nich. To od razu są skutki nie dla nas, tylko dla nich niedobre. I tak dyscyplina, która kojarzy nam się, być może naszemu pokoleniu, z czymś niedobrym, nie jest po to, aby była hierarchia nadzoru, kontroli, pewnego rodzaju przemocy. Nie jest po to, aby po prostu sprawnie, transparentnie poruszać się po środowisku szkolnym. Ustaliliśmy na ten rok krótsze lekcje. Dydaktycznie do 40 minut. Chłopcy nadal spędzają z nauczycielem przedmiotu 45 minut, natomiast ostatnie 5 minut jest po to, aby zakończyć proces pracy, czyli posprzątać po sobie, wystawić stanowisko takie, jak mężczyzna powinien, kobiety zresztą też, po wyjściu z pracy, aby na drugi dzień, czy na następną lekcję, rozpocząć bez oporów, bez przeszkód, aby rozpoczynać płynnie. Dlatego, że rozpoczynanie z oporami i przeszkodami nie zabiera 3 czy 4 minut, kiedy się porządkuje, tylko zabiera tak naprawdę około 15 minut na początku lekcji. Jeżeli zaczyna się lekcja z przeszkodami i oporami, to stan umysłu dziecka jest rozchwiany przez kolejne 10 minut około. Co najmniej. To zależy wtedy od nauczyciela, jak mu się uda doprowadzić do takiej koncentracji odpowiedniej do pracy. Stąd na koniec każdej lekcji 5 minut jest po to, aby posprzątać miejsce pracy, przygotować się do kolejnej lekcji. W nagrodę, jeżeli chłopcy będą to robili sprawniej i szybko, no to wydłużą sobie przerwę, ponieważ wyjdą na tą przerwę po wykonaniu tych czynności. Koniec dnia w danej klasie, tu już wspomniałem, tym bardziej zostawiamy po sobie porządek, ale też jesteśmy odpowiedzialni za zamknięcie okien, za pozostawienie podłogi takiej, aby panie sprzątające czy pan sprzątający mogły odkurzać, a nie zbierać najpierw różnorakie elementy. Dyżury. Dyżury dzielimy na dwa rodzaje. Te, które państwo pewnie kojarzą też z własnego życia w szkołach, te, które też były i są w fregacie, czyli takie w ramach danej sali, danej klasy, małe dyżury, najczęściej na tydzień, ustalane dla kilku uczniów, kilka wymienionych, tablica, światło i okna, to jest ta odpowiedzialność pozwalamy im to robić bez pytania, natomiast chodzi o to, aby dyżurny czuwał, żeby później wyłączyć, zamknąć przeciągi. No, w tych naszych warunkach okien skrzynkowych, no, mogą wyrządzić trochę krzywd. Miesięczne duże. Część z nich już się odbywała w sposób nieuregulowany. Część jest nowością. O co w tym chodzi? Kilka opiszę konkretnie. Graficzne napisy na tablicach, ale też obsługa graficzna postów na Facebooku, graficzna, nie treści, nie konstrukcja, tylko wspomaganie graficzne. Chłopcy bywają na poziomie lepszym niż my w niektórych dziedzinach. Jeżeli chodzi o grafiki na tablicach, mamy tu kilku naprawdę artystów. I oddajmy tą przestrzeń, tą szansę. Ja nie potrafię rysować. Ja bym chciał Państwu przywitać na tablicy, na wejście, jakimś dobrym hasłem, ale jak ja to napiszę, no to hasło będzie fajne, mocne, ale wyglądać będzie słabo. Jednak jest w klasie 8 dwóch uczniów, w klasie 7 jeden uczeń, którzy to zrobią tak, że nawet nie trzeba będzie czytać, a będzie dobrze robiło. Chciałbym, żeby mieli tą szansę, żeby to robili. Oni to lubią robić. To widać bardzo dobrze, jak jest taki dyżur techniczny. Do pana Grzegorza garną się, kiedy on proponuje pomoc. Często kończy się tym,
że spogląda, tylko podpowiada, oni są w stanie już wykonać konkretne działania techniczne, zawiesić tablicę ogłoszeń, naprawić klamkę i tak dalej, i tak dalej. Tym też jest gazetka szkolna oraz wersja online tej gazetki. Takowa powstała, wspominałem o roli ojca. Wyobraźcie sobie Państwo, że bez prośby naszej, po prostu z pasji, syn, który był za chłopiec z naszej szkoły, który odpowiadał za pierwszą tytułową stronę graficznie gazetki szkolnej, która u nas się ukazywała. Po takim roku z ojcem w wakacje zrobili wersję online kilku wydań papierowych. Po prostu tata pracuje przed komputerem jako grafik, syn ma bardzo podobne predyspozycje i pasje i tak zrobili to od siebie. Chciałbym im oddać to pole, chciałbym, żeby zaprosił ten chłopiec do współpracy innych chłopców. Niech tworzą. Jeszcze podobnym działaniem może być kanał filmowy. Na zakończenie ostatniej ósmej klasy poprosiłem swoich podopiecznych, aby zrobili niespodziankę filmową dla odchodzących ósmoklasistów. Jakość tego filmu, ujęcia, to Hollywood dosłownie. Jak my robimy zdjęcia czy filmiki, to popatrzcie Państwo też na niektóre produkcje, na niektóre rolki naszych dzieci, naszych uczniów na Instagramie czy na Facebooku. No to jest klasa. To jest, być może czasem dyskusyjne są treści, aczkolwiek jak ktoś ma pasy, to i te treści nie są dyskusyjne, to i przekaz jest bardzo piękny. Chciałbym, żeby mogli to po prostu swobodnie robić. Brygady sprzątające. W różnym wieku wyznaczeni dyżurni w konkretnym terminie tygodnia, około 30-45 minut, zwolnieni z lekcji pod opieką pana woźnego, wykonują konkretne zadanie. Podkreślam, w różnym wieku. To jest wzorzec z harcerstwa, gdzie chłopcy nie są łączeni rocznikowo, tylko jest ta gradacja lat. Chodzi o to, mam to doświadczenie też z obozów, że naturalnie powstają pewne mechanizmy, gdzie młodszy patrzy na starszego jak na wzorzec. U starszego budzi się odpowiedzialność w tym momencie i dosłownie wręcz nie trzeba tego pilnować. Jeżeli chłopcy są kilku starszych w jednym swoim gronie, no to trzeba pilnować. Natomiast jak tam są młodsi w różnym wieku, to ten starszy automatycznie otwiera swoją odpowiedzialność. Każdy z nich ją ma. Podglądałem niekiedy dojeżdżających lub dochodzących braci tutaj na ulicy do Studzienki. Ja jeżdżę autobusem szkolnym i z tego autobusu widzę dobrze, jak zmierzają chłopcy do szkoły. W tym są bracia. To są piękne sceny. Bywa na deskorolce, na hulajnodze, na rowerze. No, na tej ulicy, na tym chodniku jest to dosyć, może nie niebezpieczne, no ale należy się troszeczkę skupić. Troska, jaką ci starsi bracia wykazują, za każdym razem mam odruch od telefonie, dziennik odpalić i włączyć, uwagę wpisać, nie pozytywną. To jest piękne, wystarczy im dać taką szansę. Incydentalne i zastępujące pracę nauczyciela. Tak naprawdę tutaj chodzi nie o ulgę dla nauczyciela, tylko chodzi o to, że dostaną do ręki coś, za co poczują się uhonorowani przez oddanie im odpowiedzialności, czyli potraktowani poważnie. Przykładowo zbiórka pieniędzy. Jasne, że na końcu należy trzymać nad tym pieczę i ustalić, gdzie ma ten chłopiec oddać zebrane pieniądze. Czasem są to duże pieniądze, jak na wycieczkę na przykład dwudniową czy trzydniową. Ale to też mogą być dokumenty, które nie są istotne tak mocno z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Jednak są istotne, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Wiosną mieliśmy taki serwis rowerowy
Byłem z dwójką, trójką chłopców przez godzinę na początku, później zostawiłem ich samych. Świetnie sobie radzili. Pomogli kilku kolegom, którzy przywieźli swoje rowery. Generalnie cel jest taki, aby uhonorować ich i potraktować poważnie. To są młodzi mężczyźni, nastolatkowie, właściwie niegdyś przez wiele pokoleń byli włączeni do współpracy z ojcami, wujkami, z dorosłymi. Powyżej 13 roku życia naturalne było to, że chłopcy dołączali już w odpowiedniej formule do dorosłych mężczyzn. Spróbujmy znaleźć takie aktywności, gdzie to się dzieje, gdzie w parze ze mną ktoś może organizować turniej piłki nożnej, jako równorzędny partner. Podzielimy się tak obowiązkami, że chłopiec podoła, a będzie się czuł jak no, poważny człowiek. Działa. Praca mężczyzny musi mieć efekt i musi być skończona. Stąd też ta kwestia na koniec lekcji. Wypromujemy to hasło już niebawem, 19-20 września, kiedy spotkamy się tu na mini obozie stacjonarnym, kiedy podejmiemy się stworzenia kilku konkretnych dzieł. Przykładem z ostatniego roku było boisko do siatkówki, kiedy pan Darek z szóstą klasą najpierw 2 godziny, podwójny WF, a następnie kolejny podwójny WF z piątą klasą, czyli mowa o chłopcach 11-12-letnich, zbudowali boisko do siatkówki, które nie runęło po 3 dniach. Lecz jest takiej jakości, że powinno wytrwać cały rok szkolny. Tu w lesie, w warunkach podwórkowych. Znalezione konary, wkopane głęboko, posprzątana nawierzchnia, wysypane linie ze skruszonych cegieł lub takich bloczków, które tutaj niestety po zaniedbanej budowie no, są pozostawione samemu sobie. Efekt był niesamowity. I ten efekt znów powoduje u chłopca, jestem kimś, potrafię robić takie rzeczy. I o takie efekty nam chodzi. Pomysły na ten rok szkolny. To wspomniane boisko do siatkówki, może drugie. Ogródek szkolny. Możemy rozpocząć od tego, że zbudujemy skrzynki teraz w trakcie mini obozu, które zostaną wypełnione wczesną wiosną ziemią. A wcześniej w laboratorium jest bardzo słoneczne, na parapetach no, dojdzie do założenia produkcji roślinnej. Zwierzęta. Mieliśmy taki sezon, gdzie było kilka zwierząt w laboratorium. Był skorpion, ryby, chomik. Pamiętam coś jeszcze, 4 czy 5 punktów ze zwierzętami. Konkretni chłopcy, konkretne grupki opiekowały się tym. Mamy to ustalone, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, w którym momencie dnia oni mogą bez już pytania podejść do laboratorium, wejść, wykonać pielęgnację, wyjść. Nigdy nie zdarzyło się, nigdy nas nie zabiegli. To kiedy oni mają odpowiedzialność, mają działanie i coś do wykonania, naprawdę można na nich liczyć. Na dany etap. Hasło na dany etap, czyli tutaj mam starsze klasy. Zauważyliśmy, że około właśnie 4. klasy hitem są szałasy. Jeżeli będzie to możliwe, chcielibyśmy im zapewnić pewną formułę własności, czyli jeżeli dana klasa zbuduje sobie szałas, to dostanie od dyrektora być może nawet pismo, jeśli jest to nienaruszalne przez cały rok i inni zostaną poinformowani. Ja miałem taką przygodę, gdzie nie było wtedy pisma, po prostu najstarsza wtedy klasa, czwarta, piąta, kiedy szkoła się rodziła, po przymusinach tutaj, to była szósta, tak. Zbudowała szałas. Budowała go cały rok, dwupiętrowy, właściwie tam by cała szkoła się pomieściła w tym szałasie. I trwał on 1,5 roku. Zakończyło się tragicznie, bo ktoś w weekend spalił ten szałas. Ale oni ciągnęli tą sprawę prawie do 8 klasy. Przez prawie 2 lata pielęgnowali, budowali, remontowali. To było naprawdę poważne. Jak 2 piętra, to oni po tym tarasie górnym normalnie chodzili, a budowali to z materiałów znalezionych w lesie. Tylko i wyłącznie.
przy użyciu ewentualnie sprzętów, które no, przywozili z domu. Godziny wychowawcze to jest spora szansa nie po to, żeby tylko mówić, rozmawiać, czy też papierowo warsztatować się, ale to też jest szansa, żeby uruchomić te dzieła, o których przed chwilą była mowa. Czyli zaplanować, podzielić zadania i zacząć wykonywać. Ustaliliśmy z wychowawcami, że od 6 do 8 godzin wychowawczych z całego roku może być poświęcone na zrobienie dzieł, na wsparcie tych celów, które były wcześniej wymienione. Czyli mogą odpuścić kilka tematów teoretycznych na rzecz tego, aby wykonać coś konkretnego. Początki dnia. 10 minut z wychowawcą na dzień dobry to jest czas przywitania się, modlitwy, ale to też jest czas, kiedy można potrenować coś lub nie wykorzystać tej szansy. W ciągu roku szkolnego mamy około 40 tygodni razy 5 dni, to jest 200 razy. 200 razy wykonać coś, a nie wykonać, no to jest albo szansa, albo stracona szansa. Miałem doświadczenie w tym roku, w te wakacje wspinaczki i kiedy jest taka ściana 12-metrowa, to instruktor nauczył, no, takie są zasady we wspinaczce, że najpierw planuje się tą drogę. Konkretnie, na którym chwycie złapiesz i tak dalej, jak to zrobić. Musisz to zapamiętać. Porównam to do naszej jazdy samochodem. Teraz używamy wszyscy Google Maps i nawigacji. Chodziłoby o to, żeby oczywiście od punktu do punktu zobaczyć trasę, ale nie wbijać nawigację, tylko zapamiętać i ruszyć. Dochodzi tutaj, tak samo jest na ścianie wspinaczkowej, dochodzi tutaj po pierwsze do myślenia strategicznego, czyli planuję, zapamiętuję, a następnie później do myślenia szybkiego, czyli wjeżdżam na rondo lub na ściance mylę się, okazało się, że źle zaplanowałem, muszę złapać za coś innego i w ułamku sekundy muszę zdecydować o zmianie planu. Podobnie na rondzie. Wyłapać drogowskaz i tą drogę ujścia na mojej trasie. Nie ćwiczymy tego. Używamy technologii i tego nie robimy. Moglibyśmy to robić kilkadziesiąt razy w roku, tak jak nasi teściowie i rodzice rozwiązując krzyżówki, ćwiczą formę utrzymania formy pracy mózgu. My to zaniedbujemy. Uwaga, zauważyliśmy, że podobnie nie wykorzystujemy szans tu w szkole w trakcie roku szkolnego, pozwalając na przykład chłopcom trzymać plecaki obok ławek. W czym rzecz? Jeżeli oni trzymają plecak obok ławki, to rano pozbawieni są szansy krótkiego ćwiczenia mózgu, żeby zaplanować, co, gdzie wyjąć i położyć na cały dzień. Podobieństwo do wycieczek. Jak pakujemy się na wycieczkę, to myślimy na cały ten okres tej wycieczki, co jest potrzebne. Jak przyjeżdżamy na miejsce, na przykład do schroniska, to aby sprawniej później ruszać na trasy, jedna rzecz odkładamy sobie na półkę, inne zostawiamy w plecaku, które zabieramy w trasę i tak dalej. To jest ten moment myślenia, ćwiczenia myślenia strategicznego. Możemy to robić 200 razy w roku, albo nie musimy tego robić. Wydaje się to takie dziwne i narzucone, ale tu chodzi tak naprawdę o szansy krótkiego ćwiczenia. Tak. Kolejny punkt to decyzja o zmianie formy realizacji w 8 klasie zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, które to w swoim programie przede wszystkim mają pierwszą pomoc, elementy obrony i terenoznawstwo. Postanowiliśmy, że wykonamy to nie co godzina w sali lekcyjnej, tylko wykonamy to co 2 miesiące na konkretnym szkoleniu z instruktorem, z profesjonalistą. Dwukrotnie pierwszą pomoc z ratownictwa, tak jak my dorośli w pracy przechodzimy takie szkolenia, tak chłopcy w 8 klasie też przejdą takie szkolenia. Podobnie dwie wizyty na strzelnicy z instruktorem i
jedne zajęcia teoretyczne, a później dłuższe zajęcia praktyczne w terenie z terenoznawstwa. Mam nadzieję, że się wtedy jako geograf obronię i smoklasiści pokażą, że już teoretyczne nie są potrzebne do pracy z mapą. Agenda. To jest coś, co jest od początku życia w szkole i jest mocny nacisk różnych innych form. Myślimy o tym, aby w starszych klasach dopuścić inne formy, jeżeli dzieci mają swoje inne formaty, gdzie zapisują, planują i tak dalej, to prawdopodobnie do tego dopuścimy, tak? Jeżeli faktycznie już mają nawyk, ale używają innego sprzętu niż agenda. Chcemy to poobserwować i zdecydować wkrótce, natomiast u młodszych zdecydowanie nawyk zapisania, planowania, ale też komunikacji między nami, nauczycielami, rodzicami, między nami, dziećmi. Zasady panujące w szkole, kilka wymienionych. Podpunkt C, na biurko agenda, piórnik, zeszyt i podręczniki z danego przedmiotu. Mężczyzna ma być gotowy do pracy w każdym momencie na lekcji, a nie do nagłego poszukiwania czegoś, co mu brakuje. Kiedy zaczynamy pracę na budowie, to gromadzimy narzędzia obok siebie na początek tej pracy. Kiedy mechanik samochodowy ma naprawić samochód, on ma posegregowane klucze do tego samochodu. Być może my tego nie widzimy jako klienci. Ja mam takie szczęście w Oliwie. Mechanicy mają taką ścianę, zrobię zdjęcie i pokażę chłopcom, jak wygląda przygotowanie do pracy. Oni nie tracą czasu na czekanie, bo to chodzi właśnie o sprawność pracy. Jeżeli ta praca będzie co chwilę przerwana, nie jest sprawna, nie tworzy się nawyk płynności. Słynny jest flow, tak? Flow oznacza coś płynnego, dosłownie ślizganie się. Jest to tak łatwe, nie ma oporów. A kiedy nie masz sprzętu pod ręką w danym miejscu przygotowanego, no tworzysz opory. Jest przyjemnie, skutecznie i sprawnie, kiedy nie ma oporów. Ale do tego potrzebny jest przygotowany na początku sprzęt. Sprzętem ucznia jest piórnik, podręcznik, zeszyt, linijka, jakikolwiek inny względem danego przedmiotu. W naszym planie wychowawczym na każdy miesiąc mamy ustaloną cnotę. Natomiast wprowadzamy taką promocję, motywację do cnót, które nazwaliśmy fundamentalne. Wdzięczność, uprzejmość, pokora. Używanie słów. Słowa dają życie albo zabierają to życie. Dziękuję daje życie. Naprawdę, usłyszeć dziękuję od kogoś, to aż się chce dalej robić, prawda? Przepraszam. No to jest odbieranie tego złego paliwa, tak? Od razu ta relacja staje się bliższa. Proszę, uskutecznie, zwyczajnie w świecie, tak to jest. To też jest prośba do nas. I wszystkie te zasady, o których tu jest mowa, to wiemy o tym, my nauczyciele, mieliśmy dokładnie takie same spotkanie, musimy to pokazać. To nie wystarczy napisać i mówić, że tak ma być. My pierwsi musimy to pokazać. Wiemy o tym, wymagamy najpierw od siebie. Idąc dalej za tym, ustaliliśmy na ten rok szkolny, że zanim dojdzie do wpisania jakiejkolwiek uwagi, czy to tej formalnej w dzienniku elektronicznym, mowa o uwagach negatywnych, czy ten SOS w agendzie, który jest nieformalny, to najpierw spróbujmy użyć wyżej wymienionych słów. Dziękuję, proszę, przepraszam. Przeproś, napraw, zadośćuczynienie i tak dalej. Spróbujmy kilkukrotnie doprowadzić do tego, aby udało się, tak? Udało się stanąć twarzą w twarz, powiedzieć przepraszam, pomyśleć, jakie szkody wyrządziłem, naprawić te szkody.
a nie karać, bo jeżeli jest uwaga negatywna, która była pozbawiona jednocześnie ustalenia konsekwencji, to jest kara. Niewiele to zmienia. Bardzo istotne są konsekwencje. Jeżeli one były ustalone, no to po wielokrotnym, jeżeli to nie pomaga faktycznie, to ta uwaga może być zasadna. Natomiast najpierw konsekwencje. Podstawowe konsekwencje to jest przeproś i spróbuj naprawić tą szkodę, którą wyrządziłeś. Pomyśl, jaka to była szkoda? Jak byś mógł to zrobić lepiej? Narzędzia, które możemy używać, to wymienione wcześniej dyżury i poświęcony czas. Aby informować o tym wszystkim, jako dyrektor będę używał dziennika elektronicznego. To, co się dzieje w szkole, w króciutki sposób, chociażby w tytule wiadomości, cnota, jaka jest, a w treści krótki opis, do czego zmierzamy, jakie są cele dla danego etapu, dla danej klasy. Od wychowawcy krótka wiadomość, a czasem dłuższa, obszerniejsza, o tym, co się udało, co planujemy i tak dalej. Chcielibyśmy, aby między nami, rodzicami a nauczycielami była cały czas wymiana tej informacji, żeby Państwo mieli też świadomość, na jakim etapie jesteśmy. Zapraszam też na dwa duże wykłady organizowane przez Stowarzyszenie Fregata dla wszystkich placówek jesienią, w październiku i wczesną wiosną. Odbywają się takie wykłady. Informacja będzie od sekretarza szkoły e-mailem i SMS-em. Są to najmocniejsze, najbardziej wartościowe prelekcje, jakie w naszym projekcie możemy pokazać i przygotować. Wyprawy ojców i synów, akcje ojców i synów mamy na cały rok kalendarium przygotowane. Nawiasie się pojawiają, może powinienem akurat zakryć, bo niespodzianka, więc nie będę mówił do nagrania. Proszę panie, które obecne są na sali, o zachowanie tajemnicy. Zapomniałem o tym, że to widnieje tutaj, ale chcielibyśmy, aby panowie w swoim wzorcu męskości wykonali najpierw to zadanie, albo pojawiło się to zadanie, które jest najważniejsze, czyli byciem mężem dla swojej żony, bo to jest najmocniejsze oddziaływanie na wychowanie chłopca. Różnorodne też nowoczesne formy. Wspomniałem o filmikach, które uczniowie potrafią robić. Webinary nagrane, plakaty. Marzeniem jest też doprowadzenie do nagrania debat z ekspertami. Debat o. Brakuje mi teraz słowa. Z osobami, które być może prowadzą edukację kompletnie w innym miejscu niż projekt Fregata. Na pewno nas coś łączy. Na 100%. Chcielibyśmy, żeby z tych debat to wypłynęło konkretnie. Dobro dziecka, a metody, formy są różne. Mamy świat bardzo bogaty, wiedzę ogromną i do niektórych rodzin, do niektórych dzieci trafiają jedne formy, metody, projekt, do innych inne. Dla każdej klasy jest program lekcji wychowawczych, natomiast też dla każdej klasy jest plan wychowawczy, o którym wspomniałem, czyli cnota miesiąca i hasła tygodnia. Hasła tygodnia często są jako cele. Wchodzą do klasy i wychodzą z niej spokojnie w ramach cnoty porządku. Dbam o moje książki i zeszyty. Dbam między innymi dlatego, że one mają swoje miejsce i w szkole, i nie jest to miejsce w chaosie, i w domu. W domu powinno być dobre miejsce na sprzęt dla syna. Sprzęt szkolny, czytaj podręczniki, być może właśnie drugi piórnik. Nie ma potrzeby noszenia piórnika w plecaku.
Zostawiam rzeczy na swoim miejscu. Wszystkie inne rzeczy też. Szatnie, szafki w szatni, miejsce na buty i tak dalej, i tak dalej. Ale też dobro wspólne, czyli sprzęt sportowy. Wyfiści na początku uczą dzieci, co gdzie ma miejsce. Sami idziemy z dziećmi, ale na kolejnym etapie powierzamy taki swoisty dyżur na wychowaniu fizycznym, czyli dwóch wybranych chłopców. Przygotowuje sprzęt, obsługuje ten sprzęt i oddaje sprzęt na miejsce w magazynie sportowym. Cały plan wychowawczy jest dostępny w agendach, rozpisany w szczegółach na cnoty miesiąca i na hasła tygodnia. Dziękuję za uwagę. Tyle w temacie programu wychowawczy. Będzie czas na pytania, odpowiedzi również w tym punkcie. Kilka przerwy. 3 minutki. Ja technicznie potrzebuję się przełączyć. Drugie nasze spotkanie pod tytułem Kopalnia Talentów. Tym razem tytuł znów zaczerpnięty z książki. Książki, którą mam przy sobie. Jest to książka, co prawda, na przykładzie sportowym. Nawet dla mnie była trudna do przełożenia na pracę z dziećmi na tym etapie szkoły podstawowej. Jednak dzięki multum różnorakich doświadczeń jako trenera drużyn, zarówno kobiecych, jak i męskich, jako organizatora i prowadzącego kolonie, jako pracownika fregaty, jako pracownika, nauczyciela i wychowawcy też w innych szkołach na różnych etapach, czy to średnia szkoła, czy gimnazjum, udało mi się to zrobić. Taką mam nadzieję i mam nadzieję, że uda mi się to opowiedzieć. Natomiast dla Państwa trzeba było, mam taką radę, gdyby Państwo chcieli czytać tą książkę w szczegółach, żeby we dwójkę to robić i wzajemnie tworzyć napięcie, jak to przełożyć na życie naszego dziecka na tym etapie. Ponieważ jest sporo pułapek. O jednej wspomnę a propos studentów Akademii Muzycznej w Berlinie i badania, które wykonano. Chodziłoby o to, że książka jest o sporcie i trochę do sportowców, ale jest bardzo wdzięczna, jak ją czytałem, do tego, żeby wymienić główne czynniki rozwoju, które również działają w tu w szkole podstawowej na etapie rozwoju chłopców, w jakim oni są. Gdy ją czytałem, byłem mniej więcej w 15 roku swojego życia zawodowego, tych różnorakich doświadczeń, które wymieniłem. Przez te 15 lat współpracowałem lub miałem szczęście być opiekunem drużyny, czy też grupy uczniów, którzy osiągali konkretne sukcesy. One się powtarzały, te sukcesy, natomiast nie byłem w stanie powiedzieć, jak do tego dochodzi. Niektóre elementy mogłem powiedzieć, tak, one się powtarzają, tak? Natomiast chodziło o to, aby zrozumieć wszystkie te elementy i stworzyć system. Wydaje się, że jeżeli chodzi na przykład o proces dydaktyczny i przygotowanie uczniów do konkursów, udało nam się w ostatnich latach tu we Fregacie taki system stworzyć. Regularnie jest kilku laureatów wojewódzkich konkursów kuratoryjnych i kilkunastu finalistów, rok w rok. Normalne jest to, że w tego typu placówce ze 150 uczniami powinno być dwóch laureatów i czterech finalistów. To i tak byśmy byli pod tym względem w pierwszej dziesiątce w województwie. Natomiast nasze liczby to jest procentowo absolutna dominacja rok w rok, kiedy mamy galę laureatów tych konkursów. Dominacja naszej szkoły. Procentowo to jest 8 do 12% naszych uczniów. Natomiast najlepsze kolejne szkoły to jest 4%. To się powtarza rok w rok w ostatnich 3 latach. No jak to zrobiliśmy, to będę chciał to przedstawić. Natomiast nie chodzi tylko i wyłącznie
o osiągnięcie laureata w konkursie wojewódzkim. Tu chodzi o jakikolwiek cel określony względem predyspozycji, które ma dziecko. Bo wiem, konkursy są właściwie dla części dzieci, tak? O tych, te, które mają predyspozycje wysokie, intelektualne w danej dziedzinie, typu biologia albo inne, geografia i tak dalej. Natomiast talentów jest mnóstwo i obdarowań jest mnóstwo. Ja mam, równie dumny jestem z tych podopiecznych z tutoringu, którzy dzisiaj są rewelacyjnymi mechanikami samochodowymi. Mam takiego jednego ucznia, którego rodzice w szóstej klasie kupili najpierw komputer do rozbiórki, 2 miesiące później kupili silnik samochodowy, rok później kupili cały samochód, wrak. I to jest też ta sama historia. Jakie są elementy składowe? Pozwólcie, że przedstawię. Pierwszy slajd to o tytule kształt. Chodzi o to, jacy zostaliśmy stworzeni. Nie będę ukrywał, że to jest podejście chrześcijańskie i w tym wymienione są też dary duchowe, które otrzymujemy. Natomiast niezależnie od wiary, każdy ma serce, czyli pasję. Kocha coś, lubi, uwielbia. No, słowo wystarczy sobie dobrać. U dzieci już to widać. 3, 4, 5, 7-letnich. To da się zauważyć, że jeden lubi grać w piłkę, a inny lubi malować. To o tych pasjach mówimy. Drugi element, który też mamy od urodzenia, to zdolności. I tu można by powiedzieć, że to są te talenty. Zdolności to są takie cechy, które przychodzą, takie działania, które przychodzą nam łatwo jako dzieciom. Lubimy je powtarzać, ponieważ dla nas jest to łatwe. Kolejne to są cechy osobowościowe. Też rodzimy się tacy lub inni. Melancholik, flegmatyk, znacie Państwo rodzaje temperamentów. No i do tego w trakcie życia dochodzi doświadczenie. Doświadczenie, które później wpływa, że nasze zdolności rozwijają się do umiejętności, a bywa tak, że ktoś niezdolny do danej czynności też może nabyć umiejętność, kompetencje do tej czynności, ale to inna historia. Chciałbym zatrzymać się przy zdolnościach i cechach osobowościowych. Razem wzięte nazywamy predyspozycjami. I teraz ta prezentacja nie odpowie, jak rozpoznawać predyspozycje. Będzie jedna podpowiedź a propos tworzenia szans, aby rozpoznać predyspozycje, czyli mnożenia czasu przede wszystkim i czasu z dzieckiem. Wtedy stworzymy sobie, dorośli, szansę, że zauważymy, jakie predyspozycje ma nasz podopieczny lub nasz syn czy córka. To jest kluczowe. Kluczowe, ponieważ będzie również o odpowiedzialności, jaką ponosimy my, dorośli, rodzice i lub nauczyciele, w pewnych decyzjach. Ponieważ młody człowiek, 7 czy 10-letni, nie wie, czym jest obdarowany. Tak? On to wykonuje. Natomiast on nie zdecyduje o wyborze zajęć dodatkowych albo większym akcencie, o którym zdecydują na tutoringu rodzice i tutor. Większym akcencie w szkole na przykład danym obszarze. Bo we fregacie jesteśmy do tego przychylni, aby być może nie całkowicie odpuścić jeden obszar, ale potraktować nas spokojnie, po to, aby zachować siły, czas do tego, żeby więcej włożyć w inny obszar. Dojdziemy jeszcze do tego. Pierwszy czynnik, który wymienia autor książki, nazwał sekret nie istnieje. Pokrótce chodzi o to, że nie ma lepszych lub gorszych miejsc, aby taka kopalnia talentów powstała. Równie dobrze te wyniki dotyczące laureatów i finalistów może osiągnąć szkoła na Żabiance numer 17, tak? Albo na Morenie numer jakiś tam. My lubimy sobie tłumaczyć, a tutaj się udaje, ponieważ jest wspaniałe środowisko rodzin, które niesłychanie mają dobry styl życia, wartości
i bogato wypełniają to życie swoim dzieciom. To jest prawda o was, rodzice we fregacie. Jesteście wzorcowymi rodzinami i ja bym was nagrywał, opowiadał na takich prelekcjach w innych szkołach, jak to powinno wyglądać. Natomiast to w innych szkołach też można osiągnąć. Być może nie tak w takim procencie jak tutaj, ale mając 700 uczniów, wystarczyłoby w pięciokrotnie mniejszym procencie osiągnąć, żeby mieć później te same efekty. Wszyscy mogą to zrobić. Wszyscy mogą wychowywać wspaniałych piłkarzy, tak jak Argentyńczycy i Brazylijczycy. Wszyscy mogą wytrenować najlepszych długodystansowców świata, jak Kenijczycy. Podam za chwilę te przykłady. Kwestia zdolności, o których mówiłem, tak jak w Ewangelii. Jeden ma taką zdolność, inny ma zupełnie inną. Jeden ma, wydaje się, przez społeczeństwo większą, inny mniejszą. Jesteśmy różni. Wiara. Tutaj akurat chodzi nie o tą wiarę w sensie duchowym, tylko wiarę pewnej mentalności. Wspomniałem o biegaczach w Kenii. Kenijczycy, wyobraźcie sobie, wcale nie dominują w biegach od 100 lat. Oni dominują dopiero od 30, dokładnie 3 lat. Natomiast program ten szkolenia, który powoduje tyle medali, między innymi ten program, jest u nich od lat 55. Czyli dlaczego przez 22 lata nie było medali w ogóle? Nawet w pierwszej dziesiątce na olimpiadzie nie byli, a później nagle wysyp. Brakowało tego elementu mentalnego. Wszystko zaczęło się od pierwszego zwycięstwa Richarda, nie pamiętam nazwiska, w 91 roku na Mistrzostwach Świata. Zdobył złoty medal. I później autor to podsumowuje takimi słowami, że ci wszyscy sportowcy dzisiaj, i dorośli, i ta młodzież, która tam biega i trenuje, twierdzi, że jeżeli Richard może z tej wioski obok, no to ja też mogę. Dokładnie to samo widzieliśmy we fregacie 3 lata temu. Po pierwszych sukcesach laureatów natychmiast dzieci, o które byśmy nie podejrzewali, że zgłoszą się do przygotowań do konkursu z biologii, zaczęły się zgłaszać. I na tej drodze zaczęły wierzyć w to, że to jest osiągalne. Jeżeli nie ma tej wiary, no to się celu nie osiągnie. Jeżeli się nie postawi celu, w który się wierzy, no to się do niego nie dojdzie. Zapaleńcy mają łatwiej. Partia. Jeżeli dziecko wychodzi w Argentynie na podwórko kilka, nawet kilkanaście godzin dziennie od drugiego, trzeciego roku życia i tak codziennie gra, bo kocha i ma do tego brak hamulców, no to ono szybciej osiągnie pewien poziom kompetencji. A to później decyduje, w którym wieku jest na odpowiednim poziomie kompetencji. Jeżeli nasze dzieci wychodzą na podwórko dopiero jako siedmiolatki, grają w piłkę, ponieważ wcześniej boimy się, że są za małe, tak? No to nie mają szans. I to dotyczy każdego innego obszaru. Rozpoznaj predyspozycje, o tym już mówiliśmy. Talent występuje wszędzie, u każdego. No i jako środowisko jesteśmy powołani do tego, żeby zbudować kopalnię, a nie jej szukać gdzieś w Trójmieście, tak? Tutaj we Fregacie możemy to zrobić i nie tylko w tym obszarze dydaktycznym tych kilku przedmiotów, które są na konkursach wojewódzkich. To powinno być naszym celem dorosłych i nauczycieli, dyrektora i rodziców, aby więcej tych obszarów się pojawiło w najbliższych latach. Drugi czynnik, pozory mylą. Jest to historia sprinterów na Jamajce, szkółki, która powstała też około tych 30-40 lat temu. I uwaga, wyobraźcie sobie, że ci wszyscy sprinterzy jamajscy, którzy wygrywają olimpiady, Mistrzostwa Świata z najsłynniejszym Usainem Boltem na czele, oni wszyscy nie pochodzą z grupy Jamajczyków, najlepszych młodzieżowców, którzy dostają stypendia i wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, do kolegiów i na studia.
nie pochodzą z najlepszej szkoły biegów sprinterskich na Jamajce, gdzie trafiają ci, którzy nie wyjechali, a następni w kolejności, tylko ci z trzecich, czwartych miejsc, jakoś 15-16-latkowie, kiedy odbywa się selekcja. Oni trafili do innej szkółki w Kingston na Jamajce, w stolicy, gdzie twórca tej szkoły skupił się przede wszystkim na tym, co my nazywamy tutaj tutoringiem, czyli poznaj wychowanka. Znajdź jeden motyw, który blokuje go w tym, że przegrał z tamtym, który był na pierwszym albo na drugim miejscu. Co spowodowało w jego całej osobie, jaki element nierozwinięty, że on przegrał rywalizację z tym, który jako 16-latek był przed nim. Trzy obrazy. I na tych obrazach, czy dzisiaj pozwolilibyśmy sobie powiedzieć, że ten, który prowadzi piłkę, wyraźnie posiada tą piłkę. Ja tą scenę widziałem, on miał ją przez minutę, ten drugi o nią walczył. Że on będzie lepszym piłkarzem. Po prawej stronie ten, który leci wyżej, ten układ ruchu ma taki ładny, tak? Że on będzie dalej skakał w dal za 10 czy 15 lat. Po lewej stronie jeden chłopiec wręcz wygląda jakby kompletnie no, oddał palmę pierwszeństwa temu po prawej i traktował go jako wzorzec. Ale czy to znaczy, że to ten po prawej będzie lepszym łucznikiem za 15 lat? Nie. W tym właśnie rzecz. My tego nie wiemy. W tle jawi się zjawisko łatki utalentowanych. Ci, którzy jako dzieci są pierwsze, nawet jako młodzież, bardzo często nie dojeżdżają na tym pierwszym miejscu. Często w ogóle odpadają, bo są hołubione, nawet nieświadomie przez dorosłych. A to wytraca u nich zapał do pracy, pewien głód, motywację i tak dalej. Im przychodzi wszystko łatwo, więc przestają tak intensywnie pracować. Ci, którzy są drudzy, trzeci, próbują gonić, mają ten głód. Też jest ten element młodszego i starszego rodzeństwa. To widzicie w domach. Jak często młodszy szybciej zdobywa pewne kompetencje, dlatego że goni za starszym. I więc właśnie te obrazy akurat po lewej stronie starszego rodzeństwa, natomiast tutaj bardziej odpowiedzialności nas dorosłych. Zacznij wcześniej albo gin, tytuł kolejnego czynnika. Co nasze dzieci robią w swoim życiu? Jaki mają styl życia? Co ćwiczą? Czy wykorzystujemy ten czas? Wspomniałem o rodzeństwie. Rodzeństwo może mieć taką rolę również zastępującą dorosłych, starsze rodzeństwo. Jest mnóstwo przykładów wybitnych sportowców, wybitnych ludzi, którzy byli ciągnięci przez starszego brata. Ten brat gdzieś tam się jawi w tle, w tych historiach, w tych kulisach. Brat, siostra i tak dalej. Właśnie na tej zasadzie, bo młodszy za nim gonił, młodszy chciał wyrównać. Też jest ważne i o ile ułatwiające, jeżeli przy pierwszych dzieciach narzucamy pewien rytm, pewną intensywność i pewne zasady, pewien styl życia. Jeżeli wytrzymamy w domu z pierwszym dzieckiem i nie damy mu technologii do ręki za wcześnie, to dużo łatwiej będzie to z młodszymi. Jeżeli w domu jest dziecko 13-letnie, 10 i 5, to jest niesamowicie kluczowe, czy 13-latek ma swojego smartfona, czy nie. Bo jeżeli ma, to 5-latek na to patrzy i prawdopodobnie dostanie jako 11, a nawet jako 10-latek. Bo rodzice będą poddani presji. To jest automatycznie się to dzieje. Natomiast jeżeli nie ma, to patrzcie, jak długo ma kolejny wzorzec do naśladowania innego stylu życia niż klęczenia przed ekranem. Zgadnijmy, co robi ten tata, jest przycięte zdjęcie, tak? No, on też siedzi przed ekranem, tak? Więc to od nas dorosłych zależy, czy my pokażemy odpowiednie aktywności, czy tylko będziemy o nich mówić. Styl życia, plan wychowawczy do urodzenia. Byłem pierwszy raz wstrząśnięty, jak usłyszałem, że my jako rodzice powinniśmy mieć rozpisany plan wychowawczy. Tak jak ja wam pokazywałem plan wychowawczy szkoły i program, to my w domach też takowy mamy mieć.
No może nie tak szczegółowy, dodatkowy, ale szkielet. Do czego zmierzamy przy danym dziecku? Rozpoznaliśmy jego predyspozycje, znamy jego mocne strony, słabe strony. Powinniśmy określić cele, krótkoterminowe, długoterminowe. To jest plan wychowawczy. Znakomitym obrazem tego jest historia sióstr Sereny Williams, a właściwie ich ojca, Richarda, teraz nie pamiętam dokładnie tytułu, ale tytuł filmu, który to obrazuje, King Richard, dalej coś jeszcze jest, King Richard. I to jest historia o planie wychowawczym, o zasadach życia i rozwoju osoby, a nie trenowaniu mistrzyń olimpijskich. Piękna scena, jak w busie jadą po pierwszym zwycięskim turnieju, kiedy ojciec dość ostro, to też jest trudna historia tego ojca, który zresztą przechodzi pewną drogę, dość ostro reaguje na przechwalanie się swoich córek po zwycięstwie. To przechwalanie się to nie była radość z wygranej, ponieważ one podkreślały, że były lepsze od kogoś, tak? I brak pokory, tak? Powinniśmy się cieszyć, owszem, tak? Śmiać, śpiewać, tańczyć, ale nie słowami wywyższać się ponad innymi, tak? Cieszyć się z wygranej jest jednym z celów na psychomotoryce w klasach 1-3. Ja na początku jako nauczyciel psychomotoryki nie rozumiałem, o co chodzi. Przecież no to jest naturalne, że się cieszymy z wygranej, szczególnie chłopcy. Jak się okazało później, jak zobaczyłem, no to jest często właśnie, o, wy tam z nami przegraliście. No, to nie jest radość z wygranej. To jest szyderstwo z kogoś. I należy na to reagować. Dieta sensoryczna, kontakt z przyrodą, aktywność fizyczna. Za chwilę o tym będzie więcej, a zero ekranów jak najdłużej. Dlaczego? Jedno z drugim jest powiązane. Albo jest jedno, albo jest drugie. Ja nie dyskutuję, że technologia przynosi korzyści. Owszem, ale tak jak sprawdzamy, sprawdzamy. Sprawdźcie, jak wasze dzieci używają technologii. Ile z tych średnich 4,5 godziny, przepraszam, dla 11-latków, dla 14-15-latków średnio w Polsce to jest 6 godzin. Ile z tego to jest czas wartościowego rozwoju? Godzina z 6? Dwie? Pozostałe 4 są totalnie zmarnowane. Totalnie zmarnowane na te rzeczy, które mogłyby ich rozwijać. Na aktywność ruchową, aktywność intelektualną, jakąkolwiek inną. Ja i tak chyba zawierzyłem, że ta godzina czy dwie są używane w kierunku rozwoju. Chociaż znam takich uczniów, tak? Natomiast te wyjątki raczej potwierdzają pewną regułę, a nie powinniśmy ich rozszerzać, tak? Faktycznie jest taki chłopiec, który od 8 roku życia z tatą, pod tatą okiem ćwiczył tą grafikę, robił tam programowanie i tak dalej. To jest ten chłopiec, o którym opowiadałem, że gazetę z tatą zrobił. Ja na początku tam też zwracałem tacie uwagę. Nie do końca wierzyłem przez pryzmat trochę doświadczeń ze starszym bratem, że to się dzieje, ale na szczęście trochę pokory i też byłem otwarty, żeby no, poznać tę prawdę i dotarła. Trochę późno, ale dotarła do mnie ta prawda, że oni faktycznie robią dobrą robotę i to jest rozwój. Tylko on nie grał w gry, on nie robił. A tata mu pomagał je robić. Nie? No to jest ogromna różnica. Tu pojawia się hasło 10 tysięcy godzin i wspomniany efekt tych 10 tysięcy godzin, badanie w Niemczech na absolwentach Akademii Muzycznej w Berlinie. Nie pamiętam dokładnie nazwy tej Akademii Muzycznej. Grupa, tu zwracam uwagę, to nie jest grupa typowa społeczna, tak? Czyli wszystkie dzieci z danego rocznika. Nie, tu była mowa o tych, którzy byli wszyscy utalentowani, żeby dostać się na tą najlepszą akademię muzyczną w Niemczech, no trzeba było być utalentowanym. I teraz po iluś tam latach na tej akademii część z tych absolwentów była wirtuozami, międzynarodowa kariera. Druga grupa to była krajowa kariera muzyczna i trzecia grupa nauczyciele muzyki. Co różniło te grupy? No, badacze podjęli się próby odpowiedzi. Okazało się, ponieważ to już było w takich czasach, kiedy to raportowanie jest bardzo dokładne, okazało się,
że na wcześniejszych etapach pierwszego stopnia szkoły muzycznej, drugiego stopnia szkoły muzycznej, pracy w domu, wywiadów z rodzicami, okazało się, że ci, którzy zostali nauczycielami muzyki, 10 tysięcy godzin ćwiczeń z instrumentem osiągnęli dopiero jako 13-14-latkowie czy 15-latkowie. Ci, którzy byli wirtuozami międzynarodowymi, zrobili to o 2 lata wcześniej. Ta średnia grupa gdzieś tam w połowie, rok wcześniej. Czyli ta wcześniejsza zasada, zacznij wcześniej albo gin, i teraz dodajemy intensywność pracy. Jeżeli rozpoznaliśmy talent, to stwórzmy warunki do tego, aby dziecko mogło powtarzać tą czynność, którą zresztą lubi najprawdopodobniej. Granie w piłkę, tak? Argentyńscy chłopcy na ulicach. Muzyka, tak? Malowanie. Myślę sobie o 5-6-latkach. Jeżeli widzicie, że dziecko jest zdolne do tego, pięknie rysuje, pięknie maluje, lubi to robić, to może warto w domu stworzyć kącik w tym miejscu, gdzie rodzina najczęściej przebywa. Dodatkowy stolik, dodatkową półkę, świetne kredki, nie tam byle jakie i tak dalej. Zainwestować czas, pieniądze i miejsce w domu. Konkretnie, po to, aby dziecko płynny sposób mogło to robić w tym momencie, kiedy chce. Nie burząc porządku życia w rodzinie. Wspominam o aktywności ruchowej. Tu niektóre rzeczy wymienione są, które nam się wydają banalne, tak? Natomiast już są. Ja sam nie wierzyłem, że trzeba niektórych o tym uczyć. Spacer i wędrówka też jest aktywnością ruchową. To jest, po co jechać 3 przystanki tramwajem albo czekać, jak mamy 2 połączenia na naszej trasie i trzeba dokonać przesiadki. Na tym drugim połączeniu są tylko 3 przystanki. No to po co czekać na ten tramwaj? Można iść. Mówię chłopcom na przyrodzie w 4. klasie, że można też iść alternatywną drogą do tej zapaskudzonej, na przykład grunwaldzkiej, tak? Więc równoległych jest mnóstwo pięknych ulic spokojnych, gdzie nie trzeba w tym hałasie, w oparach tam chodzić. To jest wolna wola, nasz wybór. Naprawdę nie stracimy za wiele czasu. Przy okazji, to jest właśnie styl życia. To nie chodzi o wyjścia na trening zaplanowany, to chodzi o to wykorzystanie naturalnych naszych, z góry narzuconych w naszym trybie życia czynności, typu dojazd do szkoły i ze szkoły. Ale też chodzi o planowanie wydarzeń aktywnych ruchowo, całą rodziną lub w parach, mama, dziecko, tak, tata, dziecko, rowery, kajaki, żagle, taniec w domu, włączyć muzykę, potańczyć, tak? Sprzątanie, remonty, naprawy to też są czynności ruchowe. Oczywiście gry i zabawy, place zabaw. No, mamy kapitalne w Gdańsku place zabaw. Jeżeli podwożę jedno dziecko na jakieś zajęcie dodatkowe, zabieram inne i zwiedzamy sobie place zabaw. Krótko mówiąc, w okolicy na Google'ach klikam plac zabaw, widzę 3 propozycje i tak sobie rotuję za każdym razem. Odkrywamy coś nowego. I faktycznie one są różne i bardzo dobre. To zapewnia nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Kunda. Naprawdę są rewelacyjne prace zabaw w wielu dzielnicach. Aktywność umysłowa, zaczynając od czytania, no, ta słynna akcja od wielu lat w Polsce, tak? Czytaj dziecku i tym podobne. Później dziecko czyta, czytaj przy dziecku. O wiele tych tematów jest poruszonych wokół czytania, ale jest mnóstwo innych aktywności, które możemy wdrożyć. Gry planszowe, karciane, zabawy słowne w podróży. Jest ich mnóstwo, tak? Zgadnij, co widzę, tak? No i czy to jest, nie wiem, zwierzę, czy to i tak dalej, i tak dalej. Nie, naprawdę nie ma ciśnienia na ekran, jeżeli wspólnie coś fajnego robimy, zajmującego mózg. Bo to jest kwestia tej potrzeby. Jeżeli ta potrzeba jest niespełniona, no to wtedy jest ciśnienie na ekran.
jak najbardziej wdrażać do tego procesu członków rodziny, dziadków. Mnóstwo historii tu chłopców z fregaty, którzy grają w szachy właśnie z dziadkami albo rozwiązują krzyżówki z dziadkami. Dziadkowie akurat to robią z tego pokolenia. Muzyka, obrazy, puzzle. Opowiadanie tutaj jest coś takiego. Chodzi o to, że ja mam do czynienia też z inną grupą dzieci niż fregatowa. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat, słuchajcie, nie są w stanie, ich kompetencje przez ekrany nie są w stanie posłuchać dłużej niż 1,5–2 minuty. Nasze tutaj dzieciaki, 3, 5, jak to wyćwiczymy, to później już leci. Ja mogę gadać, one słuchają. Gadanie jest takie trochę prowokacyjne, używam jakiejś symboliki, kwestia pobudzania wyobraźni, czyli intelektu, do odczytywania tego, co mówi mówca. Kolejny czynnik, wszyscy jesteśmy mięczakami, chodzi o charakter. Główną przeszkodą do osiągania celów przez społeczeństwa bogate, a do nich również należymy, jest ułatwienie życia. Ułatwienie życia, dobrobyt. Anglicy, którzy mają Wimbledon w tenisie, od momentu, kiedy osiągnęli dobrobyt w swoim społeczeństwie na wysokim poziomie, przestali awansować do 1/4, do najlepszej ósemki i u kobiet, i u mężczyzn. Więc postanowili zainwestować. Stworzyli ogromny program, wpakowali miliony funtów w niego, tam 350 milionów funtów. Do dzieci i młodzieży trafiła infrastruktura i tak dalej. 10 lat i nic. O co chodzi? Wygrywają ci, którzy mają głód, którzy czegoś nie mają. Rosjanki. Polska, kojarzycie, jak my wychodziliśmy na rynek pracy. Bardzo ciężkie czasy, bezrobocie i tak dalej. Jedną z opcji sukcesu życiowego jest sport. I w Rosji było jeszcze mocniej i trudniej niż u nas. I wiele rodzin poszło w ten sport. Ilość pracy, chęć, motywacje tych dziewczynek z Rosji były ogromnie większe niż tych angielskich dziewczynek. I Rosjanie w krótkim okresie czasu, właśnie w tym momencie przejściowym, w tym okresie tej biedy, która tam była, osiągnęli pułap 30 zawodniczek w pierwszej setce rankingu WTA. I to trwało aż mniej więcej do teraz. Dlaczego się kończy? Bo w Rosji też przychodzi dobrobyt w miastach. Nie? Zwróćcie uwagę na reprezentację krajów zachodnich. Tam nie ma rodowitych mieszkańców często, tak? Są ci przyjezdni imigranci. Dlaczego? No bo oni nie wychowali się w dobrobycie. Ich jedyną szansą zaistnienia w tym społeczeństwie jest często sport. Na trybunach francuscy kibice to rodowici Francuzi. Na boisku właściwie ani jednego. Rodowici Francuzi przegrywają z tymi, którzy bardziej chcą. Ci, co bardziej chcą, znoszą ból, nieprzyjemności, kryzys i tak dalej. Bo chcą i wytrzymują. I idą na trening, mimo że pada, mimo że zimno, mimo że można się zranić i tak dalej, i tak dalej. U nas świetnym odpowiednikiem jest harcerstwo. Tak? Warunki funkcjonowania harcerzy to są warunki prymitywne często. I to jest dobre i skuteczne. Tutaj jest jeszcze znów hasło ojcowie, wstańcie z kanapy. Kluczowa jest rola ojców. Dlatego, że nauczyciele, mamy, wiele grup chroni dzieci. No, bezpieczeństwo to jest naturalny odruch. To jest w naturze, tak? Tylko i wyłącznie mężczyzna może zapewnić poczucie bezpieczeństwa żonie, tak? Jak się tym zajmę? Co jest pod moją opieką, nie? Jeżeli nie gra w tym czasie na telefonie, to naprawdę. Naprawdę da poczucie bezpieczeństwa swojej partnerce, swojej żonie. I ona odda ten czas, będzie się cieszyła z tego, że wreszcie chłopaki gdzieś poszli, nie? A my tam robimy straszną rzecz, jak gdzieś pójdziemy. Nie robimy tego, jeżeli nie nastąpi proces aktywności mężczyzny. To nie robimy. To popatrzcie na szkolnictwo, jest totalnie zdominowane, tak? Przez kobiety.
90%, 80% pracowników to nauczycielki kobiety i w szkołach. Zakazy na korytarzu, nie biegaj, nie skacz i tak dalej, nie? Dlaczego? No bo chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo. Tylko skutek jest odwrotny. Społeczeństwo dzisiaj jest otyłe, ma nadwagę, jest niesprawne i tak dalej, nie? Dlaczego? No bo miało skakać, miało biegać, miało się ranić. W trakcie 17 lat pracy zawodowej miałem, powiedzmy, jedno zdarzenie, gdzie wzywałem karetkę. A pracuję bardzo intensywnie. Tych jednostek wykonałem 25 tysięcy lekcyjnych i treningów około. Jedno zdarzenie, gdzie wzywałem karetkę. W szkole fregata też było takie jedno zdarzenie na technice. Jak wygląda warsztat techniczny? Niektórzy z Was dobrze wiedzą. To jest prawdziwy warsztat jak dla mężczyzn. Wszystkie sprzęty tam są. I przez 13 lat tylko jedno zdarzenie. Ile dobra wypłynęło w trakcie i jak mało zdarzeń jest w przyszłości tych chłopców. Dlaczego? Bo są sprawni, bo mają kompetencje, bo są zdrowi. I wtedy to jest największa ochrona zdrowia i życia ich. Kiedy nabędą kompetencje ruchowe, kiedy nabędą pewność siebie, poczucie własnej wartości. Sukces rodzi się w głowie. Kontynuacja jakby tego kwestii dobrobytu. I tak, na zdjęciu, to jest zdjęcie sprzed 2 tygodni. Najmłodsi chłopcy na obozie nie byli dopuszczeni do stołu ping-ponga i rakietek, więc wymyślili sobie sami, klapki użyli zamiast rakietek i wymyślili jakąś grę. Ja jako trener mam mnóstwo konspektów. I mamy takie gry. Mamy gry podobne do prawdziwej gry, gry wprowadzające i tak dalej. Dzieci same są w stanie to wymyślić. Tylko kwestia, żeby nie zapewnić im wszystkiego. Nie podać im wszystkiego na tacy. Niech czegoś im brakuje. Intelekt, kreatywność natychmiast zostają uruchomione. A dzięki temu oni ćwiczą w trudniejszych warunkach, więc osiągną wyższe kompetencje. Jak złapią rakietkę, to rozumiecie, tak? Klapkiem, jak osiągną pewną kompetencję, a co dopiero jak wezmą wtedy rakietkę samą. Ojcowie chrzestni. To mogą być nauczyciele, mogą być trenerzy, ale może też być rodzic. Ojcowie chrzestni, sformułowanie dotyczy ludzi, którzy tworząc kopalnię talentów lub współtworząc, nie boją się popełniać błędów, są kreatywni, są wizjonerami i wyobrażają sobie drogi, których do tej pory nie ma. Metody, których do tej pory nie było. Owszem, można korzystać z nauki dookoła. W tej edukacji jest postęp niesamowity, tych metod mnóstwo. Natomiast nie wolno się zablokować na własną kreatywność. Być może nie wymyślono najlepszej metody dla grupy 13-latków z fregaty, tak? Do tej pory. Może to ja powinienem zrobić. Albo któryś z rodziców niekiedy. Ostatnia niesamowita historia to było kółko wędkarskie, kiedy byłem na rekolekcjach, gdzie było mnóstwo rodzin. Jeden z tatusiów no, miał małe dzieci w domku obok plaży. Musiał je pilnować, nie mógł pójść na wieczorne spotkanie. Wziął synów na ryby. Zbiegło się mnóstwo innych chłopców. Kółko wędkarskie, bez ogłoszenia. Okazało się, że grupa chłopców, z którymi przez rok kombinowaliśmy na różne sposoby, co ich zainteresuje. Wspominałem o tej grupie, że no, ciężko, trudno ten proces dydaktyczny, formacyjny, opiekuńczy przebiega. Okazało się, że kółko wędkarskie było hitem. Innowator. Jeden tatuś, który wziął wędkę i nie zakazał nikomu, zaczął ją pożyczać, przywiózł później na drugi dzień dwie kolejne, które miał i tak dalej. 16, 17, 18, jedną dobę wokół niego, kilka godzin. Czasem to jest odkrycie czegoś, co po prostu dawno temu zakopaliśmy. Dobrze rodzice wymagają, chyba już wielokrotnie tutaj się przewinęło. Nie boimy się, my nie jesteśmy przemocowi, kiedy coś odmawiamy. Nie dajmy sobie tego wmówić, tak? To nie o to chodzi. Przemocą jest czasem dopuszczenie i ta miła i słodka przemoc dzisiaj zbiera ogromne żniwo. Odmawianie czegoś dziecku nie jest przemocą. Częściej jest ochroną tego dziecka, tak? Mało tego.
jesteś stwarzaniem warunków, o których mówiliśmy wcześniej. To wy jesteście pierwszymi wychowawcami, rodzice. Szkoła nie zastąpi was. Szkoła może pójść w parze z wami. Taki jest też koncept szkoły Fregata. I od zarania dziejów ona została tak właśnie założona, że grupa rodziców chciała, aby powstała placówka, która będzie kontynuowała to, co ci rodzice robią w domu. Co robią w domu. A nie, czego nie robią, a co za nich zrobi szkoła lub trener w klubie sportowym. Jedni i drudzy. I mamy różne role. I często to mama ma tą rolę przytulić, wesprzeć i tak dalej. Tata może bardziej wymagać. Ale też uwaga, tatusiowie, nie bądźcie trenerami, tak? Bądźcie tatusiami na meczu swoich synów. Powiedzcie brawo, a nie powinieneś w lewo podać. Po meczu cieszcie się albo po wydarzeniu, po koncercie, a nie analizujcie. To trener zrobi, to zrobi nauczyciel. Nie miejmy pretensji do nauczyciela, że analizuje, że wstawia ocenę, bo to jest jego rola. Rolą ojca jest co innego, rolą nauczyciela co innego, rolą mamy też troszeczkę coś innego, tak? Podzielmy się tymi rolami i idźmy razem. To jest kluczowe. Jeżeli będziemy walczyć ze sobą, dziecko to odczuje. Najmocniej odczuwa, kiedy mama i tata walczą ze sobą. To już to inne nauczanie, inna sprawa. I jeszcze raz się pojawia plan wychowawczy, posiadanie planu wychowawczego. Tutoring w naszej szkole. Jakby tutaj jest, głównie zbiera to, co i w domu, i w szkole. Szanse, mocne strony i plan wobec tego. Zachęcanie i wymaganie, czyli trochę jak symbolicznie, jak i dyscyplina i afirmacja, tak? Miłość to jest i ten czas, ta relacja i to przytulenie, ale też dyscyplina. Musi być balans, jedno i drugie. Jak jest tylko dyscyplina, to jest przemoc. Jak jest tylko afirmacja, to też jest przemoc. Musi być jedno i drugie. Zachęcanie, wymaganie, popychanie do przodu, a nie ciągnięcie w tym zachęcaniu. Dobre słowo, nie? Dobre słowo. Z nauczycielami pracowaliśmy nad tym, żeby unikać mówienia liczbami, tylko powiedzieć, otrzymałeś ocenę dobrą. Jesteś dobry. Jak ja widzę ucznia, który zmierza i oczekiwał piątki, szóstki nawet ze sprawdzianu, ja widzę, że tu jest dobry, nie? Czwórka, to znając tego ucznia specjalnie nie mówię, zostałeś dobry, tylko nie pokazuję mu w ogóle tej oceny, mówię, piąteczka stary, jesteś dobry. Tego obszaru tutaj, który sprawdzaliśmy, nie? No, ale pan pokaże ocenę. Nie, słuchaj, dobry jesteś z tego, nie? Zapomnieliśmy o tym, że ocena 3, dostateczny, to jest robota wystarczająco zrobiona. To jest robota wystarczająco zrobiona, kompetencja wystarczająco osiągnięta. W zupełności wystarczająca. Uwaga, ocena 2, to jest dopuszczający. To jest dopuszczenie do dalszych działań. Powinien sobie poradzić na następnym etapie, pomimo, że tam braki są, nie? Ale powinien sobie poradzić. Może iść dalej, o tak, może iść dalej. Możemy się zająć mnożeniem, tak? Jak dostał dopuszczający z dodawania. Owszem, będą te braki, więc warto poprawić. Ustaliliśmy system w szkole, że niedostateczny i dopuszczający uczeń ma prawo poprawić. Natomiast inne oceny nie. Wracam do tego punktu głodu, tak? Jeżeli ja mu dam za chwilę poprawić czwórkę na piątkę, to nie będzie miał tego głodu. Uwaga, przed nim jest kilka lat z geografią, z biologią, z polskim. Ostatni etap, kiedy zamyka się przedmiot, jasny. Tu będziemy tworzyć szans, wiele, wiele różnych szans, tak? Zdobycia lepszej oceny. Ale przez większość życia szkoły podstawowej jest jeszcze kilka lat pracy. Kwestia zrozumienia tego systemu oceniania jest kluczowa, dlatego też wysłałem w dzienniku elektronicznym cały system oceniania wewnątrzszkolnego, ponieważ zdemonizowano ocenianie. Zdemonizowano i drugi efekt pod presją, ugięliśmy się też w ostatnich latach i również do Fregaty dotarła inflacja ocen.
Czyli uczniowie dostają zawyżone oceny niż faktycznie zdobyte przez nich kompetencje. Później uczniowie z piątką, szóstką na matematyce mogą się zdziwić, że mają tylko 58% na egzaminie ósmoklasisty. Ocena miała informować o tym, gdzie jesteś, a nie dawać motywacji. To nie ocena ma dawać motywację. To my, dorośli, powinniśmy to robić w inny sposób. Nie ocena. Bo ocena siódmorzędne jest to, że ona ma dawać motywację. To są inne, lepsze sposoby dawania motywacji. Dbałość o zdrowie i formę. I tutaj chodzi o dwie formy i dwa rodzaje zdrowia. I fizyczne, i psychiczne. To jest wprost spis z ostatniego wykładu pani Bogny Białeckiej, wykładu organizowanego przez Stowarzyszenie Fregata. Nazwała te punkty jako antydepresanty, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Natomiast ja, wefista, powiem, że to są kapitalne miejsca do rozwoju fizycznego, ale ksiądz czy katecheta powiedziałby, że to są świetne punkty do rozwoju duchowego z kolei. I jest to potwierdzone zresztą badaniami. Dlaczego? Wszystkie te punkty uciekają od przebodźcowania. Przebodźcowanie jest głównym czynnikiem tego, że nasz duch się nie rozwija. W ogóle zapomnieliśmy, że mamy coś takiego jak dusza. Jesteśmy przeładowani, nie? Bodźcami. Ilość informacji, które otrzymuje dzisiaj człowiek, jest w ciągu dnia taka, jak 100 lat temu człowieka przez całe jego życie. To nie ma miejsca wtedy na rozwój duchowy, bo nie ma ani chwili wytchnienia. Nie? Do tego trzeba stanąć, zamknąć, odciąć się od wszelkich bodźców. Dlatego w kaplicy powinno być cicho, tak? Dlatego ta kaplica jest teraz otwarta, kiedy trwają lekcje, to akurat w miarę cicho tam jest. Odpoczynek. Tutaj jeszcze już powinniśmy kończyć, ale wspomnę o tym, bo było bardzo dużo o pracy, o wymaganiach i tak dalej. Natomiast nie da się utrzymać intensywności pracy, jak się nie zapewni odpoczynku właściwego. I tu znów przypowieść z kopalni talentów. Najlepsi ci biegacze, nawet biegacze, słuchajcie, przecież bieganie nie jest skomplikowane dla mózgu, prawda? Ale intensywność doznań, treningu i tych zawodów jest mocno obciążająca również dla mózgu. Wyobraźcie sobie, że te największe gwiazdy, które też zarabiają miliony, oni żyją w bardzo prosty sposób. Jeżeli chodzi o afrykańskich biegaczy, dosłownie żyją tak, jak ich rodziny, ich plemiona i tak dalej. Bywa, że i w tych chatach. Mają ze zdobyczy cywilizacji super samochód często i super zegarek. Być może dzisiaj super też telefon, aczkolwiek wątpię z telefonem, że trzymają go w pomieszczeniu ze sobą, ponieważ zanikłoby to, co jest kluczowe. Odpoczynek bez bodźców. Ich styl życia polega trening, sen, zaleganie. Trening, sen, leżenie. Trening, sen, leżenie. Leżą sobie, rozmawiają. Często trochę jak chłopcy w internecie, kto był w internecie, to wie, w dawnych czasach. Nie było nuda, tak? Nuda daje odpoczynek dla mózgu. Po takiej nudzie człowiek jest zdolny do mocnych wysiłków intelektualnych, fizycznych, jakichkolwiek. Bez nudy nie ma na to szans. Nie jesteśmy takimi dobrymi pracownikami, jak nie odpoczniemy, nie jesteśmy dobrymi uczniami i tak dalej. Intensywność nasza jest słaba wtedy. Więc jeżeli chcemy wdrożyć poważny plan intensywny, to musi się znaleźć miejsce na odpoczynek. Elementem odpoczynku jest sen. Przygotowanie do snu. Uwaga, nastolatkowie naturalnie mają trudno. Im się to mocno przesuwa. Dlatego te ekrany to jest no, dramat. To jest jakby dawać alkoholikowi i alkohol do ręki albo wlewać do ust. Na 2 godziny, 3 przed niebieskie światło. To jest jak wlewać alkoholikowi alkohol do ust. I ostatni czynnik. Kto naprawdę tego chce? Wiele powiedziałem przed chwilą. Chodzi przede wszystkim o pokonywanie momentu bólu i kryzysu. Wytrwałość rodzi pasję. Bywa tak, że zajmujemy się czymś,
Co prawda, może to lubimy, ale nie uwielbiamy, nie kochamy. Natomiast robiąc to wytrwale, nabywamy coraz wyższej kompetencji. I w momencie, kiedy okazuje się, że jest to dla nas łatwe, to jest szansa, bywa tak, że zaczynamy to wręcz uwielbiać, kochać, tak? No bo widzimy efekty tego, co robimy. Jest to łatwe, jest to ten stan flow, tak? Bez oporów robienia czegoś. Zaczyna to być przyjemne, tak? Ale uwaga, definicja pasji jest też zupełnie inna. Drugie podejście do pasji, no to tutaj nieprzypadkowo pasja Jezusa Chrystusa na krzyżu, tak? Się pojawia w tle. I no film Pasja, tak? No to doskonale o tym Mel Gibson opowiedział. To jest najwyższy pułap, nie? Czy to było niewytrwałe, jego droga tutaj na ziemi jako człowieka? No była niesamowicie wytrwała i była narażona nie tylko już w tym ostatnim okresie, tak? Na drodze krzyżowej, ale w ogóle była niesamowicie trudna. Droga krzyżowa była już szczytem szczytu. I to jest też definicja pasji. Oczywiście my w kontekście dzieci nie mówimy o drodze krzyżowej, ale gdzieś tam symbolicznie warto o tym pamiętać, ponieważ są trudy, są znoje i tak dalej. Ale najmocniejsze metale wykuwa się w najtrudniejszych warunkach. Najmocniejsze charaktery powstały w najtrudniejszych warunkach. Najzdolniejsze osoby wybitne w najtrudniejszych warunkach. To byłoby na tyle. Dziękuję i zapraszam do pytań. Kilka przerwy, włączę techniczny znów. Jeszcze jedno nagranie, chociaż z pytaniami. Nie wiem, jak nam się uda. Będę musiał powtarzać Państwa pytania. Spróbujemy, dobrze? Będzie to znów może dziwnie, ale spróbujmy.